witamy Państwa bardzo serdecznie na uroczystości finałowej ogólnopolskiego konkursu Papież Słowiaki. Pozwolą Państwo, że przedstawię prowadzącą ze mną koleżankę starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Łodzi, Romanę Cebulską. Jak nazywa? Jerzy Śmieć. Jestem również starszym wizytatorem Kuratorium Oświaty w Łodzi. W imieniu organizatorów i gospodarzy serdecznie witamy w programach Pałacu Poznańskiego Muzeum Miasta Łodzi na gali finałowej czwartej edycji już tego konkursu. Witamy i gorąco pozdrawiamy przybyłych z terenu całej Polski, finalistów i laureatów konkursu wraz z opiekunami. Niektórzy jeszcze w trakcie dochodzą, witamy ich serdecznie. Wyrazy szacunku i serdecznego powitania niech przyjmą wszyscy obecni goście, honorowi patroni i fundatorzy konkursu, przedstawiciele władz, księża i siostry zakonne, przedstawiciele komisji szkolnych i wojewódzkich w terenie, współorganizatorzy i wszyscy, którzy ofiarnie pomagali przy pracach związanych z konkursem. Szczególne serdecznie powitanie przekazujemy Jego Ekscelencji księdzu biskupowi Ireneuszowi Pękalskiemu. Witamy serdecznie. Również serdecznie pragniemy powitać pana Pawła Bejdę, wicewojewodę łódzkiego. Witamy księdza Jedwarda Józefa Białkowskiego, wikariusza biskupiego do spraw katechizacji, który od początku nam towarzyszy. Witamy organizatora pana Jana Kamińskiego, łódzkiego kuratora oświaty. Chcielibyśmy również bardzo serdecznie powitać przybyłych przedstawicieli organów prowadzących, gmin, z których pochodzą przede wszystkim zwycięzcy uczniowie, ale także ich opiekunowie. Serdecznie witamy pana Krzysztofa Wroblewskiego, wójta gminy Głośnica. Witamy również bardzo serdecznie panią Longinę Oleszczuk, sekretarza gminy Widawa. A także pana Leszka Tomczyka, naczelnika Wydziału Edukacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Bardzo serdecznie witamy panią Dorotę Zakrzewską, dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przewodniczącą konkursu. Witamy towarzyszącego pani profesor księdza Piotra Powyszko, doktoranta Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej. Również gorąco witamy księdza prałata doktora Jarosława Patera, wicekanclerza i asystenta kościelnego konkursu. Pragnę również powitać panią Katarzynę Obręczską, przedstawiciela Fundacji Konferencji Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysiąclecia. Bardzo serdecznie witam panią Annę Wilarską, kierownika działu powszechniania edukacji w imieniu gospodarza tego obiektu. O rozpoczęcie uroczystej gali proszę Miejskiego Kuratora Oświaty pana Jana Kamińskiego.